Hej, hej moi kochani, witam was serdecznie. Kolejny odcinek We Happy Few. I dalej oczywiście gramy Arturem. No i tak, ostatnio zaczęliśmy przechodzić przez pewien mostek, który ma nas doprowadzić, o właśnie, do następnego miejsca, do następnej wioski. I tam już właśnie na Maidenholm. I tam już mamy, słuchajcie, już taką typową wioskę jak właśnie w We Happy Few, w tych wszystkich trailerach, czyli wszyscy chodzą uśmiechnięci, wszyscy ćpią to całe joy i no i będziemy musieli sobie jakoś tam radzić. No ale na razie mieliśmy przejść tutaj jakiś test, który miał zatwierdzić, że faktycznie udało nam się i możemy wrócić do społeczeństwa. No niemniej jednak coś poszło nie tak i test rozpoczął się po prostu od nowa. Okej. Test się zaczął, słuchajcie, od nowa. Ja tutaj wyszedłem. Właśnie, wszystko jest z kartonu. Takie domki poustawione. Tędy już przechodziliśmy tą uliczką. A, okej. Tutaj mamy... Co mamy tu? Mamy sporo... Mamy trochę rzeczy. Mamy to całe niby. Co potrzebujemy? Dobre pytanie, co potrzebujemy? No tutaj z poro rzeczy. Czekajcie, tu jest, o tu jest moje inwentory. Tu coś pozbierałem. To sobie przetransportujemy wszystko, co możemy. O właśnie. To jakaś cebula, to też można przerzucić. Mamy Jimbara. Dobra, ja sobie pozbieram parę rzeczy, które mogą się przydać. No dobra, wyczyszczone. Znaczy właściwie w drugą stronę, nie wyczyszczone, tylko ja sobie pozbierałem rzeczy. I mamy, no, zaledwie 29 funtów. Nosimy teraz przy sobie, no i dobra. Nie ma tutaj tego policjanta, tu jest. Okej, no możemy sobie chodzić, tylko co? Ja tu teraz... On tutaj the village, tylko jak mamy się dostać na tą... W ogóle jestem tu gdzieś obok. Do tej wioski. May I express my delight that you passed the examination, sir? We've not had as many as we'd hoped, sir. Not as many at all. And yet, they say the unexamined life is not worth living. Well, sir, welcome back. Oh, and in case your rustication has been of long duration, please bear in mind there is now a nocturnal curfew. Best be indoors after nightfall, sir. If I want him to bugger off, I bet a nice bottle of scotch would help. Dobra, możemy sobie pogadać. A, alright. Dobra, powinniśmy się zatrzymać w tym całym hoteliku takim, no bo jest teraz godzina policyjna w nocy. To też śmieszne, nie? W idealnym społeczeństwie, gdzie wszyscy są na... Okej, gdzie wszyscy są na dragach, nagle się okazuje, że jest godzina policyjna z jakiegoś powodu. Okej, dzień dobry. The last time someone came through. Welcome back to civilization. Did you hear about Constable Rossetti's wife? Lovely day for it. What a lovely day to promenade. Lovely weather. You know, I think no, super. The same size. Ah, so from here, this I've got to get to George's home and then into the parade. Except that I need a letter of transit to get into the parade, like the one I left on my desk in the parade. Mm-hmm. How do I get a new one? Wait, the old government printing office was on Maidenholm. Maybe I can break in and steal some blanks. Jakie serduszko tutaj jest. No dobra, słuchajcie, udało się, przeszliśmy mostek. Tu mamy właściwie, widzę, że dostaliśmy kolejne punkty. Smooth talker, talking to people makes them trust you more. Okej, weźmy sobie to, to się już na pewno przyda na tym obszarze. No i na razie możemy sobie chodzić. Breaking the old government print. Okej, mamy się dostać do jakiejś tam drukarni, która ma nam umożliwić przejście. Co my tutaj mamy? Find the hatch on the Maidenholm, to jedna sprawa. Cross the bridge on the parade, no to jest jakby główny objective, właśnie story questy. Po prostu, żeby dostać się do parade, czyli do tej dzielnicy, w której mieszkaliśmy wcześniej. No najpierw musimy zrobić to. A tutaj jest progres. Tu jest taki, tu jest wskaźnik progresu, już to wcześniej zauważyłem, questa, więc nie mamy jakby tam, znaczy widzimy etapy, ale widzimy też taki progres procentowy, gdzie nam się udało co zrobić. No i tutaj mamy właśnie pokazane, że jaka będzie nagroda, czyli coś dostaniemy, jakiś worek, nie wiem, może jakiś hajs, może jakiś item, pewnie hajs, no i trzy punkty, tutaj po tym nic nie ma.
Okej, najpierw się zajmiemy chyba tym questem, czyli znalezieniem sobie bunkra, bo wtedy będziemy mogli sobie łazić. A, nie powinniśmy biegać, oczywiście, więc sobie idziemy na spokojnie. Dzień dobry. No, ta główna ulica, widzę, jest wyłożona takimi chodniczkami właśnie świecącymi się. W ogóle one się świecą, tak? To są jakieś lampy. Tutaj już mamy co innego. Hej, halo, nie wolno skakać. Co ona sobie tak skacze? Już jej powiem, że nie wolno jej skakać. Halo. O, o, przepraszam, dobra. Wcisnąłem zły przycisk, nie chciałem skakać. Dobra. A tutaj, a, tu są wszędzie takie telewizory, które... gdzie można tego gościa oglądać. Co, możemy z nim pogadać? I co? Bribe with a strange alcohol. A, możemy go napoić tym... poczęstować tym dziwnym alkoholem. I wtedy jakoś się go tam pozbyć. Tutaj do kosza nie zaglądamy. No ogólnie większość widzę... O, sorry. Większość domów jest, widzę, pozamykana chyba. Nie widzę takich drzwi typowych do otwarcia. Most islands have shopkeepers and sell helpful items. Okej, dobra. No w bazie też mamy te całe... jak tu wszyscy sobie śmiesznie chodzą. W bazie też mamy te całe automaty, które też nam coś tam sprzedają. Ale owszem, są tutaj The Odds and Ends Shop. A tu jest Shady Dealer. Okej. Idziemy chyba tędy. A, tu jest taki potykacz, że co? Danger, work your gas mask. Okej, tutaj należy chodzić w masce gazowej. Tak, tu się coś unosi. Tu była porada, ja jej nie przeczytałem, ja jestem głupi, bo się skupiłem na tym, co się dzieje, a nie zauważyłem wielkiego napisu na środku ekranu. Okej, dobra, no nie mam tej maski, nie jestem w stanie znaleźć tego komunikatu teraz, ale popatrzcie, tutaj w ogóle jest jakieś takie dziwne wejście. Już nie wygląda tak wcale kolorowo. Można się wspiąć gdzieś na coś. No ale poza tym to chyba nic więcej. Tak po prostu mogłem się wspiąć na beczkę i mogę ewentualnie płot przeskoczyć, ale nie. Ewentualnie może jakbym przed kimś uciekał. Dobra, nie wiem jak... Muzyka padła. Nie wiem jak z tym gazem faktycznie. Tu mi się coś pojawiło w ogóle. Toxic Waste, Speaker's Corner. A, czekajcie, gdzie tu jest legenda? O, właśnie. Encounter, okej. Okay. Tylko, że no, ja sobie tutaj poszedłem i jest faktycznie, że uwaga, załóż maskę, ale no, jakby tutaj coś jest faktycznie wylane, ale no nie wiem, czy potrzebuję tego. W sensie nie widzę, żeby mi się coś działo. Okej, okay. Skończył nam się... You're in the withdrawal from joy. Look at all. People in the system become upset. Okej, dobra, jesteśmy poza naszym joy. Tam się biją ci ludzie. Okej. Okay. Zeszliśmy z naszego joy, no i teraz... tylko co z tym będzie, jak tutaj... Nie, we mnie rzucają, o cholera. Dobra, idziemy stąd. Okej, okay, no ale jak będziemy brać joint, to będziemy tracić, kurczę, tą naszą pamięć. Memory loss, już mamy 10%. Nie wiem, czy chcę to robić. Najchętniej bym dostał się do... O właśnie, tutaj, find the shack. Gdzieś tutaj... Znajduje się włas. Jest. Okej, okay, dobra. Przynajmniej tyle. No nie wiem, kurczę, jak się tutaj zachować. Czy powinienem... faktycznie... Świetnie. Jak mam się tu w ogóle przedostać? Gdziekolwiek, czy przeskoczyć, nie wiem. Może zapiszmy grę najlepiej. Sorry. Już mnie spanie bierze. Ile mamy? Niewiele. Dobra. Niewiele nagrałem, ewentualnie sobie podzielę ten odcinek na dwa. No jak schodzimy z tych, kurde... z tego joy, no to słabo to wygląda generalnie. Engineering, czyli tam gdzieś musiałbym chyba pójść.
gdzie tu się da wspiąć. I się da wejść tutaj na rury. I tędy sobie przejdziemy. No dobra. Musimy, wiecie, najpierw odciąć zasilanie. O, i nie wpaść do wody. Okej, okej, okej. Keep dry on sparkle. To chyba to. Okej, no i teraz nam zeszło totalnie. Czyli ten zły efekt też nam zszedł. Still a bit sloshy. Good place for giant octopi. Okej, mamy jeszcze jakieś blueprinty. Mother's Little Helper. I filtr do wody. O, to miłe. Filtr do wody jest. To już wcześniej widziałem. Mother's Little Helper. I co to w ogóle jest? For softer punishment, be nice yet firm. Slow but durable deals moderate not little damage. Aha, to jest jakiś taki... No jest to broń, która po prostu nie zabije naszych przeciwników, ale będzie... Ale będzie... no właśnie, właśnie to jest zaleta, że nie zabije naszych przeciwników. Tutaj jakieś kolejne blueprinty. Double plus wood, to pewnie też będzie jakiś następny... no właśnie, następna broń. Dobra. Musimy na razie tak wymyśleć, jak wypompować stąd wodę. I chyba musimy też zmienić questa. Czekajcie, questy, czekajcie, co jest? Do góry, o właśnie. To poproszę, o właśnie. No, jak widzicie, to tutaj jest taki... questy... Widzicie, jest tutaj stan progresu, połowę mam już zrobione. No, tutaj nie zaczęte, dobra. Tu gdzieś pójdziemy wypompować tą wodę. Aha, dobra, po prostu przytrzymamy i potem możemy włączyć prąd z powrotem. No i proszę bardzo. Ciap. I wszystko działa. Fajnie. Fajno, fajno, fajno. Tu jakoś tak ciemno, no ale mniejsza z tym. Przeszukamy to miejsce. Jakiś konstabl umarł był. Aha, że robiłem coś niefajnego, ale przecież tutaj tak mnie nikt nie widzi. To oczywiście nam pozwoli na przechodzenie między... No właśnie, pomiędzy tymi pozostałymi... Generalnie możemy... Aha, tak sobie zrobić i... Fast travel, proszę bardzo, mamy po prostu wymienione. Ill Pie Hatch to jest ten ostatni i Barrow Holm Hatch to jest na początku. Trochę tego tutaj jest, dobrze. Zawsze możemy przeszukać kible. Zawsze spoko sprawa. Możemy sobie nalać wody. Tu sporo rzeczy do pozbierania. Zawsze jest sporo rzeczy do pozabierania. Z tych miejscówek. Ja najchętniej bym chciał się dowiedzieć, jak się ładuje te cholerne baterie. Okej, radio może sobie iść. Tutaj możemy sobie spać. 64 rok. Właśnie jak dzisiaj się zastanawiałem, który w ogóle rok jest w tej grze. I nie mogłem sobie przypomnieć, ale już wiem. No i dobra, możemy kontynuować. Słuchajcie, tylko ja sobie tu prawie z tyłu. No i więc tak wygląda to nasze miasteczko. Jak nie jesteśmy na Joy i nie jesteśmy na zjeździe, no wygląda tak całkiem zwyczajnie. Wcale nie jest tu tak jasno i kolorowo. Przede wszystkim chodniki są zwykłe, wybrukowane. Nie ma żadnych tutaj, wiecie... A nie, są jednak te ścieżki. No dobra. W każdym razie... Okej, listen, talk to William Goodwin, Speaker's Corner. Czekajcie, bo tutaj tych zadań oczywiście mamy pełno. Tu mieliśmy wcześniej jakieś... No właśnie, to. To jest ten Speaker Corner, tak? Tu nam się zrobiło jakieś zadanie. To mamy główny quest. To tak, to mam się... To jest jakby najgłówniejszy z najgłówniejszych questów, czyli dostań się do Parade. No ale to na razie w ogóle nas nie interesuje. To jest jakby następny. To mamy objective, czyli dostać się do starej drukarni, gdzie możemy sobie coś tam wydrukować. A tutaj, listen to William Goodwin rant, talk to William Goodwin. Ok, musimy z nim pogadać. He's getting along brilliantly, he's really got a knack for public speaking, he should run for executive committee.
plus now he's got enough tomatoes for salad. Aha, dobra, czyli to jest jakiś mówca, który tutaj sobie coś tam gadał, chociaż ludzie nie byli za bardzo z tego zadowoleni. Okej, okay, wszyscy sobie tutaj hopsają, hasają i jakby nie będą, znaczy jak nie będą nas, nie będziemy się na nic gapić, nie będziemy się na ludzi gapić, to nie powinni nas chcieć wyzabijać. Tutaj był ten, to miejsce. Okej, okay, tu sobie chodzą. Niektórzy chodzą tak dosyć dziwnie, jakby się chcieli bić. A, sorry, no ale... no cóż, mniejsza z tym. Tu jest ten... A, tego chcieli pobić. You listened! You're obviously a man of great wisdom and perspicacity. They never listen, you know. If they'd just listen, I know they'd come around. Would you mind terribly posting a few of these? I'm sort of a bit soggy at the moment. Yeah, we shouldn't be seen together. Come back this evening. I'll give my speech. You make them stay and listen. Together, we can change the world. Part of it anyway. Okej, okay, czyli jakiś taki gość, który niby miałby być na Joy, ale tak naprawdę nie jest do końca. Dostaliśmy jakieś ulotki od niego. Dobra, tak, on nie chce. Mamy sobie to porozwieszać, tak? Tu nam pokazuje, Speaker's Corner, tu i tu, o Jezu, to kawałek do przejścia mamy. Okej, okay, no więc tak, oczywiście możemy szukać domków, które będą otwarte, mniej lub bardziej. I możemy tam próbować wchodzić i wiecie, próbować coś, okraść kogoś. Aczkolwiek już mieliśmy przykład wcześniej. Niech pani sobie tak nie skacze. A wiem, ona wskoczyła w kałużę, słuchajcie, ona się cieszy z kałuży. Dear Uncle Jack was added to your journal, okej. Okay. Tu się co dzieje? To się dzieje jakieś dziwne. Quest fan, looks like rain. Co tam się dzieje? I don't know whether to think about him in the present tense or the past tense. Całkiem dziwne. Oczywiście nie możemy za bardzo chodzić i ten, znaczy nie możemy za bardzo długo się gapić w jedno miejsce, aczkolwiek tak będziemy chodzić sobie z jednej strony na drugą, to chyba nic się nie stanie. Weźmiemy sobie, zobaczymy w tym journalu całym, o co chodzi. Tutaj znalazłem jakąś notatkę. Dear Jack, Fiona Slaymaker, Boże święty. Nazwisko jej to oznacza osobę, która robi niewolników, tak? Okej, okay, post... Okej, okay, to mamy tutaj. Talk to Mrs. Pankhurst. Okej, okay, to jest najwyraźniej ta pani, która się tutaj tak cieszy. The fog seems smokier. No właśnie, to jest chyba warning molten extremely flammable. Okej, okay, to można podpalić, ale dobra, pogadajmy z nią. Oh, hello, love. Na dzień dobry. Come stomp in the puddle with me. It's ever so much fun. Good lord, that's Motley. One spark and she's gonna incinerate herself. I've got to get her attention somehow. Maybe a lot of pretty flowers would do it. No właśnie, nie? I think the fog has actually gotten worse. One night blooming nonsuch. Okej, czyli musimy jej znaleźć kwiatuszki, które jej damy i może dzięki temu przestanie, wiecie, zainteresuje się czymś innym. Tylko zobaczymy, czy jesteśmy w stanie to zrobić. Fajne, że są takie poboczne questy. Look like rain. Zobaczmy tutaj. A, fine, this is... Ok, tutaj raczej to będzie ciężkie. No właśnie, musimy po prostu to znaleźć. Tego kwiatka i tyle. Co w miasteczku raczej nie zrobimy. Ha, trochę dupa. Ale dobra, spróbujemy po prostu potem. Na razie się zajmijmy tym. Zobaczymy, gdzie nas to doprowadzi. Tu widziałem jakiś domek do zwiedzenia. Czekajcie, a tu jakieś róże są, a tu chyba już byłem kiedyś. Albo to jest po prostu podobna alejka. Nie, tu nie byłem. Tu jest jakiś domek. Ktoś tam jest w tym domku. Moglibyśmy się włamać, ale ta osoba tam jest, więc no raczej średnio. Tu jest następny. Oczywiście możemy próbować ich w jakiś sposób tam znokautować, ogłuszyć. A, jest to jakiś pomysł. Spróbujmy to przeszukać. Gdzie by to zapisać? Na drugim zapisie tym razem. I zobaczymy, co się uda zrobić. Hey! Leave my
Okej, okay, dobra. Okej, okay, od razu po prostu... To jest zły pomysł. Dobra, spróbujmy z drzwiami w takim razie. Próbujemy jeszcze raz. Zobaczymy, czy to w ogóle ma sens. No, absolutnie nie, bo on od razu... On od razu nas widzi. To jest zły pomysł. Dobra, bez sensu. Wiecie, czego tu brakuje? Nie ma czegoś takiego jak load game. Musimy wejść do głównego menu i dopiero tam sobie odpalić, wczytać po prostu zapis gry, co jest strasznie irytujące, no ale co zrobisz? No i najlepsze jest to, że oczywiście nawet jak wczytamy grę i gdzieś tam zapisaliśmy, gdzie się czailiśmy za budynkiem, to i tak nas wrzuca do jakiejś takiej, wiecie, miejscówki, albo budzimy się gdzieś na podłodze, na ziemi, albo na przykład tak jak teraz tutaj na ławce, która jest w pobliżu tego domku i czytamy gazetę. Okej. Okay. Budka policyjna. No nic, w każdym razie są porady kolejne, czyli tak, jeżeli chodzi z nas Joy, to albo powinniśmy zażyć następną tabletkę, ale to wcale nie jest dobre. Albo zostawić i żeby to zeszło, tylko wtedy wchodzimy w ten stan odstawienia narkotyków i wtedy jesteśmy jeszcze bardziej podejrzani niż tak jak teraz jesteśmy. Teraz po prostu mogę chodzić między tymi ludźmi. Dopiero jakby ktoś bardzo był podejrzliwy wobec mnie, no to mogę spróbować zażyć Joy. Albo znaleźć to w tej budce telefonicznej, takiej czerwonej. Albo... Ewentualnie tutaj widziałem, że w ekwipunku mi się pojawiło... Gdzie to jest? Tu mi się pojawiła, słuchajcie, jedna manierka jest. To jest woda z kranu, ale ona zawiera właśnie Joy, czyli nawet w wodzie z kranu, którą tutaj możemy znaleźć, też również jest właśnie ten narkotyk. Dobra, zobaczmy tutaj, co mi tutaj pokazuje. Joy Booth, ok. Lilies of the Field. Gdzie mi pokazuje to? Poor thing. O. What's she on about? O, ta sobie tutaj płacze. Kwiatuszki zdechły, zagadajmy z nią. Czemu ona płacze? Nie powinna w sumie, jeżeli jest na Joy. Czyli nie jest. Oh, sorry. Sorry, dearie. Please don't tell anyone. I promise I'll stop crying. I'll take my Joy, I promise. Don't worry. I will keep your secret. I miss them. I miss them so. I miss them too. You used to grow lilies. Lilies? Huh. I thought you meant the... Lilies? Że o dzieci chodzi, nie? I them last year. Killed them. And I can't find fresh bulbs anywhere. We used to grow them together, Violet and I. Before her husband got so jealous. I've one of the last proper vegetable gardens in all of Hamelin. But no one will trade me lily bulbs. Well, you never know. Maybe some will turn up. Would you like some tea? Thanks, but I must be going. Poor thing. She does miss her lilies. And I think her friend, too. Mm-hmm. Wait a minute. There's a lily patch in the garden district, isn't there? On Lud's Holm. Every time we went past it, Percy told me the exact same thing about how a lily patch lasts for practically ever until you rip the bulbs out. Maybe I could do a nice sad old lady a favor. Okej, okay, w garden, czyli co w tym pierwszym miejscu? Czekajcie, zobaczmy. Night blooming, okej, okay. Lilies of the field. Find a lily bulb. Zobaczymy tu. Mówił, że w garden, a garden to było tutaj. Current location, no dobra, ale ja bym chciał wiedzieć, jak się nazywają poprzednie lokacje. To jest Borrow Home. Shelter. Ale mi się wydaje, że to się nazywało Garden właśnie. Patrzę tutaj, jak się to jakiekolwiek nazywa, ale nie wiem. No dobra, będę musiał find the lily bulb. No nie mamy żadnego znacznika na mapie? Nie mamy, czekajcie. Lilies of the Field. 1420... 1440 w tamtą... O, tu! O Jezus Maria, aż tu? To ta mapa będzie wielka. Chyba chodzi o to, że te wszystkie wyspy się zmieszczą na tej mapie. A to co? Dig Spot. O, świetnie. To mi pokazało, tak? Okej, okay, no dobra.
Raz czytałem jakiś taki właśnie, gdzieś znalazłem chyba w tym dystrykcie, znalazłem jakąś notatkę właśnie, gdzie można kopać i mi pokazało tu. Bo jak w tym dystrykcie znalazłem, gdzie można kopać, to to było gdzieś tutaj na nadbrzeżu, a tutaj fajnie, zanim ja tam dojdę. Ogólnie nie wiem, czy jakby kojarzycie to, ale jeżeli chodzi o tą grę, to mapa tutaj nie jest nigdy taka sama, ona się generuje. Te lokacje są tutaj generowane w jakiś sposób. I na przykład tak jak szukałem kiedyś lokacji, gdzie może być ten cały shelter na tym obszarze, to się okazało, że zobaczyłem 5 różnych map tego samego miejsca i one nigdy nie wyglądały tak samo. Okej, okay. The Church of the Simon Says. Tutaj mamy jakieś następne zadanie. Okej, czyli no właśnie, tutaj mamy jeszcze takie bramki, które wykrywają, czy faktycznie mamy Joy. No i tutaj mamy questa, jak widzicie, do zebrania. Ale no, jakby nie będziemy tego robić. Myślę, że jak już poszliśmy w tą stronę, bo ogólnie jakby źle poszliśmy, nie możemy się stąd wydostać, ale tutaj mamy do zrobienia tego questa, no właśnie, nie to, to, tego głównego, żeby się włamać tu. To jest gdzieś tam już niedaleko całkiem. Gdzie to jest? Nie, to było tu? Back into the old government printing office. Dlaczego ja aż tak zaszedłem tutaj? No co chodzi? Może ja miałem złego questa wybranego, pewnie miałem to. Czyli przejść przez most do parade? Nie, on jest tutaj. No to w ogóle, a co tu kaman? Dobra, chyba będę musiał się cofnąć, aczkolwiek no dojdźmy, tam jest, widzę, w kierunku mostu się idzie. Nie tutaj, tu się w kierunku mostu idzie. Więc przypuszczam, że będziemy mogli przynajmniej coś tam zobaczyć. Megiddo Bridge. Okej, okay, no i tam jakiś gościu jest. No nic, no i będziemy tam dalej chodzić. Ale popatrzcie, tutaj możemy wyjść poza tą wioseczkę. Poza te bloki całe i można tutaj też gdzieś myszkować. Ciekawe, czy da się w drugą stronę, bo to mi byłoby całkiem pomocne. Można. To prawda, nikt nie schodzi z tych głównych ścieżek, ale ten mnie nie widzi. No i dobra, i będę mógł. No, gro, nie rób mi tego, naprawdę. Tu jest niewidzialna ściana, nie da się przejść przez ten narożnik. O, co za bullshit. Dobra. No nic, chciałem przynajmniej zacząć z tymi plakatami, ale nie wiem, czy ma to sens. Ile już mamy? No, przydałoby się coś, kurczę, takiego zrobić. Dobra, no to spróbujmy się tutaj włamać, tylko że muszę tam wrócić. Znowu spacer w drugą stronę. Okej, okay, już tam dochodzimy, ale powiem wam, że przerąbane to tutaj jest, bo tak, nie mogę biegać, nie mogę kucać, nie mogę nawet skakać, chociaż oni sobie tak po kałużach skaczą, ale jak ja podskoczę, to od razu jest rabany, że o, panie, co pan robisz, a co jakbyś pan spadł na mnie i w ogóle, więc masakrę, musiałem kogoś przepraszać. I to jest tak, że ja sobie idę, a oni kurde biegną za mną, słuchajcie, znaczy biegną, no też idą za mną, tylko oczywiście szybciej, żebyśmy nie mogli ten, żebyśmy musieli zacząć biec i żeby im uciec. W każdym razie jakaś babka mnie goniła przez dwie ulice, ale w końcu ja się zatrzymałem, odwróciłem do niej i ona, no, no spoko. Enter alley, okej, dobra, czy ktoś mnie tutaj może nie widzi? No, na pewności zapiszemy grę, na tym drugim save'ie, czemu nie? Nawet zrymowałem, Okej, to jest przejście do nowej lokacji, nie ma problemu. Never mind. Next week? Arthur? Oh, Arthur Hastings! To lovely Sally! Don't you lovely day for it, me, you idiot? It's me! Sally! Oh, I knew it was you. I mean, the glasses, the hair, the really adorable jacket. Don't ask me how, you're not that awkward little boy anymore, are you? But... the way you walk, it's like the mask isn't even there. I just knew. There's Arthur. Sally? You look fantastic. This ancient thing? I've had it 2 weeks. I'm out of my mind with boredom. Green and white checked. Your dress, the last time I saw you. Running out the door. Oh, that horrible gingham dress. Oh, God, that takes you back. You're off your joy. Oh, don't be ridiculous. Oh, ye of little fucking faith. I'm not gonna turn you in. Whatever possess you to go off your joy? Percy. Oh, God. I saw a picture of him. To jest Sally.
czyli właśnie druga bohaterka. Druga, mówię z takiej kolejności, że kampania Artura jest pierwsza, następnie jest kampania Sally właśnie, czyli tej, której spotkaliśmy, a na końcu jest kampania Oliego, którego no, widzieliśmy już we wcześniejszych rozdziałach. No i ona zauważyła od razu, że o, ty już nie jesteś na Joy, nie? Ona, nie, nie, skądże, no przecież cię nie wydam, nie? Ona najwyraźniej też nie jest, bo nie użyłaby słowa fucking w odniesieniu do tego czegoś i, znaczy do, jakby w rozmowie nie wplątałaby pewnie tego słowa, gdyby była na Joy. Czyli ona też nie jest, natomiast wiem, że ona jest jakąś, kurczę, tak mi się przynajmniej kojarzy ze Skinią, że ona będzie jakąś laborantką, może ona przy tym samym Joy pracowała i stwierdziła, że kurczę, no coś tu jest nie tak i przestała to robić, no w każdym razie ona też będzie tutaj naszą postacią, więc też na pewno nie będzie łazić na Joy. I promised I'd look after him in Germany. I have to go and find him. How are you going to get out? Do you even have a letter of transit? Absolutely. On my desk, in the city. Good Christ. Just tell the policeman that. I'm sure they'll wave you right on through. Yeah, haven't figured that bit out yet. I'm very close with General Bing. Oh. Of course you are. No. You always did have a knack for making helpful new friends. I mean, I could go see him and ask him to give you a letter of transit. Don't put the general out on my account. I'm sure you've only so many favors you can ask of him. Oh. My God. You still hate me, don't you? Yeah. Well, I've only been wandering for the past 14 years. We were 16! How could you? Because I liked him. Because he had that adorable beard. I don't know, there isn't a reason for everything. You're the last bloody person who should be off his Joy. I can't believe you are. Believe me, take enough stuff. Look, some downer broke into my lab last week, literally tore the bars off the windows, and the ridiculous thing is I forgot to lock the front door. Point is, it's a horrible, terrible world out there. I just don't see you smashing your way into the city without a great deal of help. Oh, no. Not me. I'm living on the King's Road right now. Of course you are. I couldn't exactly stay there, could I? Like, nothing happened. Look. I'm sorry. This isn't what I meant to... Maybe we could help each other. Maybe I could come by when I'm feeling better. Poszła sobie. Brilliant. Akurat oglądaliśmy teraz przed chwilą, teraz przed nagraniem z Anią odcinki. How about going to the King's Road, knocking on her door and apologizing grievously, and asking nicely for a letter of transit. She knows General Bing. Wow, wow. Co się stało? Skąd oni się tu wzięli? Damn it, lads, she's Scarper. Oh, but what have we here? A friend of Miss Boyle's, innit? Funny, you don't seem all high and mighty. Okej, okay, oni chyba mieli wejść przez drzwi, ale coś tu się spieprzyło i zrenderowało ich tutaj w środku. Perhaps we can express our feelings about Miss Boyle to her friend. Okej, okay. Nie ma problemu. Okej. Okay. Tego pierwszego, dobra, jest. Przydałby się ten skill, nie wiedziałem, że aż tutaj będzie mi potrzebny. Ale jest taki skill, że jak się dobrze, jak się perfekcyjnie zablokujemy, to będziemy mogli od razu jakby wyprowadzić kontratak i łatwiej się ich pozbyć. Dobra, pozbieramy co tam mamy. Zgniłe jabłka, super. Więcej zgniłych jabłek, ale jest jakiś rolling pin, to mi się chyba przyda do jakiegoś craftowania. Okej, okay. Water pump. No właśnie, pytanie, czy jak teraz z pompy naładuję sobie wodę, to będzie Joy? Nie, zwykła czysta woda. Okej, okay. Czyli Joy płynie tylko w kranach w takim razie. Tak, tak, dobrze. Więcej chyba... A, mam jeszcze jedną manierkę, dobra, dawaj. Dobrze będzie zawsze mieć jedną manierkę napełnioną właśnie wodą z Joy, albo samo Joy przy sobie. Chociaż nie wiem, czy da się mieć przepraszam. Nie wiem, czy da się mieć tabletki Joy przy sobie. Co miałem powiedzieć, to to, że oglądaliśmy przed tym nagraniem z Anią Tajemnicę Smallville, ten serial o Supermanie.
kiedy jeszcze nie był Supermanem. No i wiecie, to jest standard, że kto, Clark Kent sobie stoi z jakąś postacią, która nie wie o jego mocach, albo nawet wie, no nieważne, i nagle dowiaduje się, że komuś coś się dzieje w innym miejscu i po prostu goś znika, tam goś po prostu odbiega bardzo szybko i zawsze ktoś się tak ogląda i o, gdzie on jest, gdzie on jest. Dobra. Więc tutaj tak właśnie o tym mówię, że tu się odwróciliśmy, ona zniknęła, no dobra, przyda się nam, no właśnie, coś tego się obawiam, no bo jak wezmę tego Joy, to będę tracił pamięć, a przy jednej tablecy straciłem, mam 10% memory loss już zrobione i, czyli co, jeszcze tylko 9 użyć Joy do widzenia? Nie wiem, jak to będzie działać, tu mam jeden punkcik i ledwo. Okej, tutaj mi się coś pokazuje, ale to nieważne. Aha, że Salinar Kings Road mieszka, dobrze. To za chwilę. Co ja bym chciał? Chciałbym się uleczyć przecież. A stan zdrowia, gdzie my tu mamy? Minor damage taken, well fed, ok. Czyli nie potrzebujemy, nie mamy jakiegoś bleedingu nałożonego. Chyba. Więc wystarczy jakiś, na przykład, a nie, Sikapti to nie. O, Healing Balm, to powinno nam wystarczyć na razie. Dobra, możemy zawsze pozbierać coś więcej. Schowajmy sobie to, żeby nie być takimi podejrzanymi. I gdzie ja w ogóle idę? Bo wiecie, ja miałem się tu włamać. I co to jest to całe Moletin? Okej, to pozwala napełnić takie cewki energii. No, to takie baterie, o! Okej, czyli ta babcia tam sobie skakała w tym szlamie, a to jest jakiś tam płyn, który jakby gromadzi energię. No, coś podobnego mieliśmy zasadniczo w tym. Okej, więcej nie mamy, mieliśmy tylko dwie. No i co? I właściwie to, co ja zrobiłem? Nie, przecież miałem się tu włamać, nie włamałem się. Bring the old girl. Aha, czyli nie włamaliśmy się. Escape the Black Boys. Gdzie mam iść? Jeszcze powinienem stąd wyjść, tak? Now, what's all the scuffle? You've been having an altercation in the alley? Nothing you need to worry about, Constable. I'll, just be on my way. And where is it you're on your way to? Precisely. Just off to see an old friend on St. George. Oh, well, no need to be in such a hurry. The bridge to St. George is, under renovations. Aha. For how long? I hesitate to prognosticate, sir. Dr. Faraday's the only one who knows how to fix the ridiculous contraptions on them bridges. Word has been sent, but we've not had the courtesy of a reply. Why don't you, go to Dr. Faraday's house? Because Dr. F has removed to a secret location, the... location which headquarters keeps, secret. All right. I'll ask your headquarters then. You some kind of troublemaker. Stay out of city business. I suppose if I want to go make up with Sally, I need to get Dr. Faraday to come fix his bridge. So I need to visit police headquarters and find out where he's gone. Not risky at all. Okay, it's always a little extra complicated with Sally, isn't it? Okej, okay, a jakim sposobem ona się tam dostała, skoro my mamy ją spotkać na King's Road, ona mieszka jakby w innej dzielnicy, ale możemy się tam dostać tylko wyłącznie mając naprawiony most. A w jaki sposób sama Sally się przemieszcza, tak znikąd? Okej, tu dostaliśmy jakieś punkciki. Chciałem właśnie zobaczyć... Okej. Will time block with a weapon can knock your enemy down. No właśnie, to chciałem, ale jeszcze mamy sporo punktów do tego, więc jeszcze nie. Czy sporo punktów brakuje? No dobra. Czyli Finding Faraday teraz jest. I musimy iść w tym kierunku na policję. No dobra, no innego nic i tak nie zrobimy. O, mamy nagle... Możemy herbatę robić, jakby nie było tego przed chwilą. Zróbmy sobie herbatkę, pewnie będzie nam nas lepiej poić. No cóż, na razie możemy się zająć... Na razie to możemy skończyć odcinek. No generalnie troszkę pochodziliśmy po tym mieście i dowiedzieliśmy się, to, jak to wygląda. Custom Waypoint. A, może sobie ustawiać? A, okej. Okay. Nie wiedziałem, że mogę sobie taki waypoint ustawić sam. To dobrze.
W każdym razie, no najpierw spróbujemy tu troszeczkę pochodzić i się pozastanawiać, czego te osoby od nas potrzebują. No nie, przecież te dwie starsze panie potrzebują jakichś kwiatków, a ja nie mam pojęcia, jak te kwiatki wyglądają. No i generalnie tym zadaniem moglibyśmy się zająć w pierwszej kolejności, czyli musimy sobie pójść tutaj, potem tutaj, a tutaj no właśnie to jest ten headquarter. Przypuszczalnie, jak będziemy chcieli wejść do tej bazy policyjnej i zapytać tego pana Faradaya, znaczy zapytać o pana Faradaya, bo on jest w tajnej lokacji, no to będziemy musieli zażyć Joy przed wejściem tam, no i też mamy to drugie zadanie tutaj gdzieś, no właśnie ten kościół, przy którym też musimy zażyć Joy, żeby tam w ogóle wejść. No nic, zobaczymy, jak to dalej pójdzie. W każdym razie tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, bye bye.